Hej, z tej strony Kira, to jest Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Jesteśmy w DLC Starego Żelaznego Króla i zaczynamy tutaj. Oczywiście mam kuźwa jedną butelkę Estusa, bo używałem piórka. Piórko nie resetuje mi ekwipunku. Chyba resetuje moby, nie jestem pewien. W sumie głupie, teleportuje mnie do ogniska, ale z drugiej strony jakby ktoś nie chciał restartować, no to... Powiedzmy, że to ma sens. Ok, schodzimy teraz na sam dół. Bo na górze chyba już większość ogarnąłem, a przynajmniej nie pamiętam, co jeszcze mógłbym tam ogarnąć. Może coś pominąłem, to wiadomo, że żelazne przejście. O, ognisko. To ja sobie tutaj klęknę może. Czekajcie, żelazne przejście to nie jest chyba do Fuma. Czy jest? Czekajcie, to nie jest do Fuma. Tam się jeszcze na dół schodziło. Którędy? Tam jest jeszcze jakieś przejście. Tam jest ogień, tam jest... No. Coś poszło nie tak chyba tutaj. Tylko którędy? Tam jest przejście i tam jest przejście, także ja nie wiem... Chyba, że to tym przejściem trzeba przejść. No to może, no... Wydaje mi się, że żelazne przejście było do tego. Chociaż tutaj jeszcze jest jakieś. A nie, to jest to moje. Patrz, tu też na górze jest przejście jakieś. Kurde, tu jest troszkę dużo rzeczy, o których nie wiem. Spróbuj zeskok. Chyba kurwa twój stary próbował, jak się robił. Da, to idziemy tędy. No i zobaczymy, no, co to na mnie czeka, bo wydaje mi się, że to nie będzie przyjemnie. Sprawdźmy. Wow, ile tu tych znaków. Alex. Bierzemy Alex. Lori o stalowej woli. A ten? Kurczę, nie wiem, czy wziąłem Alexa. Wiem, że się nie opłaca brać więcej ludzi. Siema, Alex. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Co ty tutaj robisz? Nie używaj nic. Idziemy? To chodź, idziemy. Ale tutaj tylko wiesz, miej to na względzie, że ja nie potrafię grać. Mogę to tu włączać? Czy nie, Alex? Włączam, uwaga, uwaga. Przepraszam. Jeśli to zjebałem, to przepraszam. Aha. Jeb, masz damage kolosalny, ale uważaj, Alex! Uciekaj, 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 uciekaj. Wow, ładnie, ładnie robisz damage'a. Pięknie nam poszło, Alex, jestem dumny z ciebie. Teraz w ogóle, czy to coś było? Aha, tutaj coś jest. Alex, ty widzę mi zaraz pukasz. Jezu. Dzięki. A tu? A, tu podejrzewam, że tu nie da się wejść, tak? Tam ktoś stoi, kurwa. Jeb, jakie to jest creepy. Ciekawe, że jak się tam idzie. Ja podejrzewam, że muszę tędy. Uuu, Alex tam już skoczyła. Podejrzewam, że Alex jest mocna, tyle że ma niebieski miecz. Coś strzela? Hello? Tam to jakiś frajer przyszedł. Oh fuck. Alex, uważaj. Au. Dobra. Zawsze coś. Jebnę sobie klejnocik, bo to jest jeszcze mniejsza strata na razie. Jest pytanie, jak tego gościa rozwalić? Ej. Skąd strzelać? Bo ja cię strzelę. Chodź tu. Masz do tej sfery. Ach, chuja mu zrobię, dobra. Spadamy stąd. Chodź, Alex, bo to nie ma sensu jednak. Masz rację. Okej. Kurczę, Alex, dobra jesteś. Oh fuck. A nie można tu jakoś biec, tak wiecie? Po prostu mieć wyjebane? Jakoś mam wrażenie, że się... Wow, to nie.
Ja co, chyba muszę troszkę tutaj się... Tak ten... Jeb, ten koleś do mnie biegnie. Co mu się stało? Widzieliście? On kurwa lata. Szybko. Czar... Alex, czemu ty taka silna jesteś? Fuck, fuck, Alex, uważaj! Backstabi! Pięknie, ale czekaj, od kogo dostałem teraz? Aha, z łucznika pewnie, tak? To szybko heal. Alex, podejrzewam, że... O kurwa, Alex! No! Zabiłeś mi, Alex, frajerze! Przestań, ja sobie teraz nie poradzę przecież bez niej. Fuck, szata astrologa. No ja pozytywnie, to fajnie się grało. Nawet taki fajny motyw. No ja kurwa dostałem, miałem tarczę podniesioną cały czas. Chodź walczyć tutaj jak prawdziwy. Co, jednak nie? Spoko, zaraz dostaniesz z Fireballa, to ci się odechce. Starczy mi tych fireballi. Mam wrażenie, że jest mocniejszy niż ten w wieży ostatnio. Jasne, ostatnio jeszcze tak dalej sobie waliłem, bo czemu by nie? Weźmy sobie może to. Tak swoją drogą, to dużo mi tu rzeczy przeszkadza, jak na przykład to mi przeszkadza, no i teraz jest lepiej. Czyli co? Nie wbiegnę tędy? Straszny żal, że Alex umarła. Bo ona była strasznie pomocna i kurczę, szkoda, że nie może tutaj zbiec i mi zostawić znaku pewnie, nie wpadnie na to. No bo bez Alex sobie nie poradzę niestety. Kolejny jump na dół. Zbliża się wróg. No, you don't say. Kolejny. Chodź, chodź, no, come on. Taki kozak jesteś? O, o. Jasne, strzelaj tym w ścianę. Au, 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 da, już wiem jak Alex umarła. Przestań, przestań. Szybko, estok. To z tym to estok będzie musiał walczyć. Przestań, 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 no. Tutaj to, ale ja miałem znikać, to nie dla mnie takie rzeczy. Dzwonek Casey. Super, tam coś było, albo ktoś. No nic, no to nie jest fajne. Dobra. Zmiana młotek. Teraz tak, ułożysz w mordę, tam jest ten ziom. Wezmę sobie to, wysuszony korzeń. Nie wiem jak tam mam zejść. Ziemek, zejdziesz na dół powalczyć? Come on. Nie zejdziesz, a podejrzewam, że tam jest boss, prawda? Dobra, to może się uzbroimy? No już myślałem, że ten gość biegnie. Uzbroimy się może w to coś magiczne tutaj. Ubierzemy sobie tarczę jakąś zajebistą na magię, co nie? To ma 0 na magię, a nie, to tutaj jest, z tej strony. Magia, magia, jest 40, 35, 70. Wow! Jebani! Co ty, pogięło cię? Ups. Szybko, butelka. I... W sumie to zginę. No i czemu ja o tym zapominam? Dobra, ty nie przyszedłeś? Nie przyszedłeś. To stój tam dalej. Ja się healnę znowu. Okej. Zobaczmy. 70. W sumie dużo ma. 75. 80 tutaj mają te od dzwonów, tak? 85 znaczy. 90 od Havela. Ale kurczę, ale on ma...
Ale to teraz jest ten strasznie ciężkie. Musiałbym, nie wiem, zdjąć łuk, o, i teraz ewentualnie bym się bronił tą tarczą, ale i tak się czuję, że jestem ciężki trochę, no. Ja z drugiej strony Estoka też nie będę korzystał. W sumie klątwa mi nie spoczyna. Teraz musimy znaleźć coś na magię, tak? Wszystko jest lepsze na magię. A co tu ma dużo? Tu ma 25 na magię. Dobra, to może być to. Tutaj to zostawimy, bo to jest takie. Nie wiem, jest dużo lepszych? Tutaj to jest dobra. Ale ten fizyczny damage też będzie musiał się liczyć tutaj. Dobra, jakaś magia. Tu 33, łez, co w sukience mam biegać? No nie mówcie, że sukienka najlepsza. To będzie siara, żeby rozwalić bossa w sukience. A to jest co? Twórca uroków. A właśnie, on ma zajebiste rzeczy zawsze. Dobra. No to powiedzmy, że to coś mi dało. Nie wiem, czy rozwalić tego typa jeszcze, czy nie. Wytestujmy tarczę może, co? Jak ta tarcza chroni? Słabo. Au. Ej, to jest nie fair, bo ten gościu potrafi mnie ten uderzyć przez. Au. Da. Walka z bossem, a ja już jestem wykończony. Idziemy tam. Siema, siom. Przyszedłem sam, bo się ciebie prawie nie boję. Próbujemy go jakoś fajnie ogarnąć. Wiecie, plus jest taki, że. Wow! Jaki kozak! Będziesz wybuchał? Bo ja nie wiem. Tak, wybucha rzeczywiście. Da, szybko kryształek. Kurczę, on teraz jest podpalony, czyli to znaczy, że. Właśnie, że będę obrywał tym głupim damage'em od niego. Nie podoba mi się to. Au. Ej, dobry jest ten kryształ. Ups, wybucha! Nie wybucha. Dobra, teraz szybko się uleczymy tym, żeby tak na przyszłość ulepszało. Okej, nie skoczył. Okej. Wow, to było teraz mega. No, come on, dziwko. Ej, czemu straciłem target? No. Ała! Wybucha! Szybko. Raz. Dwa. Cholera, on ma jeszcze pół życia, ja mam tylko sześć tych. Wybucha? Nie. Powalczyłbym z Estokiem z nim, ale z tego co pamiętam, on ma chyba troszkę obronę na. Ajajajajajaj. Kurwa, uciekaj! Szybko. Kamyk. Heal. Nie, muszę troszkę pouciekać od niego, bo jak on mnie teraz. Dojedzie. Okej. Raz można go uderzyć w piętę. No, come on, dziwko. Skupienie 100%! Pyk! I nawet bez niewidzialności. Widzicie, co siła woli robi z człowiekiem? Ja to dla was pozytywnie wszystko. Za Alex! Alex, to dla ciebie. Pięknie. No podręcznikowo, że tak powiem, ale cicho. Na razie się nie cieszmy. Ten gość już może zginąć zaraz.
Ale ja też mogę zginąć. Ajajaj, teraz wybucha i ginę. Błagam, błagam, nie. Szybko, kamulec. Troszkę defensywy. Aj. Wow, 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 wow. Dobra, teraz damage. Nie! No kurwa! Ja pierdolę! Jestem ciekaw, czy jakbym trzymał ten tarczę, to bym przeżył. Kurwa mać, Alex, nie pomściłem cię. Następnym razem cię pomszczę. Ale z tego, co tu widzę, to nie ma sensu w ogóle walczyć z nimi, tak wiecie. No, jak walczyć z nimi? Wiecie co? Biorę sobie jeszcze tutaj to od uroków. No, to też mi poprawi trochę tutaj ten. No i co? No i to tyle chyba, nie? Co bym jeszcze mógł sobie polepszyć? Dostrajania zakręć. Mógłbym sobie jeszcze tą barierę jebnąć, nie? Tutaj jest wielka magiczna bariera, ale z drugiej strony nie jestem pewien, czy ja będę miał w ogóle czas, żeby to użyć. A. Tak, to wszystko za powoli działa, żeby to używać. To musiałbym to zmienić na dzwonek, prawda? To jest dzwonek kapłana. Tak, dzwonek kapłana jest na razie najfajniejszy. Ja z tym chyba biegałem, czy nie? Nie, z dzwonkiem kapłana, dobra. Dobra, pozytywniej. Nie będę was tu nudził bieganiem, znaczy usiłowaniem się dostać do niego, tylko po prostu porobię jakieś rajdy i zobaczymy, może mi wyjdzie, także zaraz się widzimy po cięciu. Pozytywnie, jesteśmy tutaj w środku akcji teraz właśnie. Kurwa. I właśnie umieram, tak? Umarłem już, czy nie? Walczy ze mną tutaj ten ziom. Niestety walczy mocno, ale mamy Dereka i mamy jeszcze Sanguisa przy sobie. Ja się lepiej schowam, bo tutaj kurczę jest naprawdę ciężko. I kurde, no zobaczymy jak to wyjdzie. Derek odleciał, więc nie wiem jak on kurwa chciał mi z bossem pomóc. A Sanguis sobie jakoś radzi, ale jest ciężko. Dobra, chodź Sanguis, spadamy stąd, bo kuźwa, to nie ma sensu. Healnij się szybko. Jesteś healnięty? No to ciśniemy, stary. I pozytywnie jest power, za Alex. Lecimy z koksem. Tutaj to. Także udało mi się dojść tutaj za pierwszym razem, więc świetnie, że mi to wyszło. Dawaj damage kolosalny, musi być. Kurwa, jak wybuchnął. Jezu, nie spodziewałem się tego. Uważaj, Sanguis. Trzeba uważać, cały czas trzeba być ostrożnym. A co do tarczy Havla, trzeba mieć 45 kuźwa siły, żeby nosić to z normalnym używaniem. A ja mam 40 oczywiście, tego nie zauważyłem i nosiłem to. Dlatego wszyscy mi zadawali tak obrażenia, mimo że mam 100% fizycznych. Także strasznie to było debilne. No i dobra, jak widać na razie idzie całkiem nieźle, chociaż dobra, cicho. Bo wcześniej mi szło zajebiście i kuźwa, wow, wow. Bierz się za Sanguisa, no ja tu się muszę chwilić. Szybko, szybko, szybko. Tutaj to, wezmę sobie jeszcze to. Dobra, ciśniemy znowu z nim. Sanguis, biegnę! Wow, boga. Będzie boom? Jest boom, okej. Okay. Podchodzimy i damage, kurwa, po 300! Au. Ucieczka i szybko to. Dobra. Uważaj, Sanguis, uważaj, będzie boom, mówię. Ale dobra, i teraz ogarniamy, i gościa nie ma. Dziękuję, pozytywni, patrz jak szmata. Jednak był łatwy, ja kiedyś pamiętam, że on był mega, mega mocny. Zajebiście, Sanguis, dałeś radę, kurczę, pomóc. Super ci poszło. Widzę, że katana jednak jest spoko.
Dzięki, dzięki. Wygraliśmy. Fuck. Yeah. Pierwszy boss zabity pozytywnie, także cieszę się. Cieszę się bardzo. Co, tu jest powrót, tak? To nie wracamy. Zobaczmy, co tam dalej się schowało. W takim razie ja nie mam pojęcia, jak dojść do fum człowieczka. Wydawało mi się, że to jest opcjonalny boss, prawda? Ten od kuźni. Czekajcie, tu jeszcze mnie coś może zabić. Maska Farosa. Sprawdźmy, jak ten Faros wyglądał. Maseczka Farosa, gdzie to jest? Tutaj mamy maskę. Maska przypominająca dzieło Farosa. Z oczodołów płyną łzy skrapiające jej posiadacza. Większość tworów Farosa wprawia uczonych w zakłopotanie i ta maska nie jest wyjątkiem. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy ona coś daje. Jeśli coś daje, to dajcie mi znać co. Bo niestety nie pamiętam. No i co? I zmienimy sobie, wróćmy do naszego na przykład, nie wiem, z czym ja biegałem pozytywnie wcześniej. Ciekawym. Biegniemy z tą maskę może. Tutaj to zostanie. Tutaj sobie możemy z powrotem czasnąć to. A tutaj co było? Aha, ja tutaj miałem pierścionek, ten prostaka. To było gdzieś, gdzie ten pierścionek jest. Tutaj jest. Dobra, i wszystko wróciło do normy, tak? No, bo ja te estoka ściągnąłem, biegam na razie z tym. Jestem w miarę, kurczę, szybki, więc nawet fajnie. No dobra, zobaczymy, gdzie winda nas doprowadzi. Jestem ciekaw, jak się właśnie dochodzi do tych wyższych tam sfer. Okej. Odwaga. Aha, i teraz tutaj wypadam, tak? Czyli znowu jestem tutaj, rozumiem. No i co z tego? No ale jak się tam wchodzi na górę? Pozytywnie. A tu mam to wszystko potwierdzone? Nie, tu się otwiera jeszcze raz. Ale sprawdźmy. Hello? No to oni są pozabijani. A nie, oni żyją wszyscy, cholera. Jak tam pójść? Którędy się tam schodzi? Goddammit. Nie mam pojęcia. Dobra, otwórzmy to jeszcze raz. Zobaczymy, czy sobie sam poradzę. A patrzcie, tym razem się tam otworzyła krata. Wow. A mam coś? Spotka jakiegoś zwykłego? No, dwa tylko. To nie za ciekawie. Jaki zez, dobrze, że zeza ma. A ten jeszcze nie zginął. W ostatnim momencie. Ale da, pokonani. Ktoś tam jeszcze został pewnie, nie? Tam było chyba ich więcej. A bo to się krata otwiera na chwilę tylko, chyba. Tak, dobrze wyczaiłem? No, popatrzcie, sprawdzimy jeszcze raz. Może się uda tym razem. Aha, i co, nie otworzę już tego więcej. Co za chamstwo. No bo tutaj nic takiego nie ma raczej, nie? Przytom kłamca. No, nie będzie raczej tych iluzorycznych ścian. Cholera, to ja tu muszę tak ten... To się będzie respić pewnie co restart na tym. Ja tam pewnie muszę polecieć szybko, na maksa. To spróbujemy to zrobić. Spróbujemy to zrobić i w sumie to będzie tyle w tym odcinku, bo szczerze mówiąc nie mierzyłem teraz czasu. Goddammit. Nie wiem, czy ten odcinek będzie trwał 50 minut czy 5. No ale przyznajcie, dobrze poszło z tym bossem, kurczę. Za drugim razem pokonania, co prawda miałem pomoc od jakiegoś Sanguisa, którego serdecznie pozdrawiam, który za chuja nie zobaczy nigdy tego odcinka raczej. Ale... Tak, biegniemy szybko, nie? Biegniemy, biegniemy! Szybko, szybko, szybko! Szybko, 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 szybko. No kurwa, prawie. Widzieliście to? Ajajajajaj. No tak, w sumie... Mogłem najpierw tę duszę wytracić, prawda? Troszkę głupiutko z mojej strony, ale teraz zaraz wrócimy i będzie fajnie. O ja, czy pozytywnie. Udało się, widzieliście to? Czy wy to widzieliście? Jak się teraz to ogarnia dalej? Ej, what the fuck? Teraz zginę przez tego ziomka, znając życie.
No tak, no on będzie tutaj strzelał tym piorunami jak pojebany. Przestań. Backstab. Okej, okay, i pozamiatane. Tak to jest jak jakieś kurczę. O, oh, astronauta. Nie astronauta, astronom. Astrolog mnie bije. Dobra. Z racji tego, że jesteśmy tutaj już, udało mi się tutaj dojść, to zamieniam się w człowieczka. Swoją drogą to mam te kryształy. Czemu ja tego nie używam? No właśnie, to jest ciekawe. Okej. Okay. Żyjemy. Także no, jak widzicie, ubrałem się tak lekko strasznie, bo chciałem, żeby moja postać była jak najszybsza. Bo to tam troszkę, może nie jakoś znacznie, no ale troszkę ma znaczenie jednak nasz ciężar. Dlatego już widzicie, troszkę zmieniłem. No, dobra. I wszystko wróciło do normy, możemy cisnąć dalej, zobaczymy. Tutaj nic nie ma, tutaj jakaś dźwignia tam dalej jest i jakieś światło, co to za światło jest? Kurczę, gdzie ja jestem? Okej, okay, a ta dźwignia co daje? Jeb, coś się wali. A nie, to ten. Też umiem znikać, co? I mnie trafiłeś. Że tak strasznie się spinam, żeby tu nie zginąć, bo cholera, męczyłem się. Znaczy nos. Nie wiem, 5-6 razy może gdzie ja jestem? Co to jest? To samo przejście? Jak to? Czekajcie, ja tu czegoś nie rozumiem. Aha, ja tędy poszedłem, nie? O kurwa, to tu jest drugie takie. Jak chuj. Nie wierzę w to. Nie, to jest niemożliwe. Serio. Nie, tak jak za każdym razem będę musiał to przechodzić w ten sposób, to troszkę mi się to nie podoba miejsce. Jest fatalne, że tak powiem. Tutaj coś, tutaj nic. Tu coś leży. No, rozczarowałem się tym miejscem. To żelazne przejście, ono się tak nazywa. Chyba chodzi o to, że po prostu trzeba mieć żelazną siłę woli, żeby w ogóle chcieć przejść. A tu co jest? Co kolejne takie miejsce, tak będę w kółko biegał. O, Jezus, dobra, sprawdźmy, czy może to zadziała w ten sposób, że jak ja... Uważaj na tył, czy to mam wróg. Zobaczymy, czy zadziała to w ten sposób, że ja sobie na przykład wyjdę z gry do menu i wrócę i zobaczymy, czy ta dźwignia dalej będzie już pociągnięta. Kurczę, dalej jest pociągnięta. No to dupa, teraz musimy cisnąć znowu to... Nie fajnie, nie fajnie. Nieprzyjemna miejscuwa, strasznie. Mogłoby chociaż te kraty tam wyżej zostawiać otwarte, że niby wow, przeszedłem i że jest fajnie. Wow, pięknie ogarnięte za pierwszym razem, jak tutaj przeszedłem. Mam nadzieję, że z kolejnym przejściem będzie tak samo. Dobra, ten zabity. Teraz, pozytywnie trzymajcie chickensy, bo jak nie to się wkurwię i to włączam. Uwaga, Johannes. Coś mam wrażenie, że to jest jeszcze dłuższe. Come on, come on! Q, Q! No kurwa, czemu? Przecież mogę robić tutaj pierdolone fikołki, no. Ja znikam przecież, tak? Mógłbym się pojawić za kratami, no. Poza tym Salamandra strzela dalej, tyle że gości jest mniej, więc chociaż taki plus jest. I w sumie najlepszym chyba, najlepszym sposobem tutaj jest to, żeby poczyścić tych ziomków 15 razy, żeby się potem nie respili, a potem ciśniemy. Nie, to by było głupie strasznie. Dobra, jedziemy speedruna, no. Jak Abe'a przeszedł na 100%, czemu takiego Dark Soulsa mamy przejść? Come on, ciśnij. Jest. Czemu tu trzeba backstabensa robić, bo ten gościu to jest taki dziki trochę. Dobra. Odpalamy sobie estusika. Gdzie coś się szło dalej? Tędy, tak?
A nie. Wow, gdzie ja wyszedłem teraz? Niechcąco. Tak, kichać to przejście. Tędy się szło, nie? A, tutaj. Znowu ten się pojawi. Gdzie mi to z jakimiś prądami? No okej, okay, próbujemy jeszcze raz. Tu jest ciężej, bo tu ten salamandry, kurde, strzelają z daleka. I to na dość duży dystans. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najważniejsze jest to, żeby mnie ci goście właśnie nie trafiali za bardzo. Jest, 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 udało się! Co, teraz kolejny jakiś frajer przyszedł? Uwaga, uwaga, uwaga. Da, nic mi nie wyskoczyło, tam jest jeden ziomek. A tu jest co? Tu jest nic. Dobra. Pieprzona salamandra. Czekajcie, bo ja tu widzę dwa przejścia jakieś. Tu się jeszcze jumpuje w dół, tak? Ciekawe dokąd. Nie, na razie tam nie schodzimy. Na razie ogarniemy sobie tutaj troszkę tak po cichutku. Cicho, 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 cicho. Co tu jest? Przestań! Aha, to jest tutaj, co ja byłem nad tym tym. Dobra, kojarzę to miejsce. Aha, no to przynajmniej teraz wiem, jak to się tam dochodzi. Tam coś leży i w ogóle, a? Kusi, kusi, żeby zejść, ale kurczę, nie chce mi się znowu tego ogarniać. Także idę tędy. I... udało się. Czyli co, już końcówka, tak? Już nie ma żadnego takiego gówna. Strasznie drogie. Przed tą zemsta i rezygnacja. No siema, ziomek. Wiesz co, stary, ja chyba sobie troszkę się odsunę, bo tam na dole jest ten frajer, co on tutaj mi ten strzela tą magią właśnie mroku. Aha, ja tu nie mogę za bardzo uciec. O fuck, no to ja zginę z tym gościem. Właśnie, używaj tego, bo ja najbardziej lubię właśnie, jak używasz tego. Ja cię teraz zabijam. Dziękuję, pozamiatane. Tam coś leży, nawet dwie rzeczy. Mam nadzieję, że to coś wartego. Uwagi, uwaga. Gówno. I gówno. Aż pies zaczął szczekać, że to jest bezcelowe w ogóle. Jasne, strzela się. Ale to śmiesznie skręcę tak w bok jeszcze za mną. No dobra, pozytywnie, to nic. No, pieprzyć już to przejście. Nie będę się więcej w to bawił, bo strasznie jest irytujące. Powiedziałbym, żebyście pisali, gdzie się idzie do tego Fubnite, ale pewnie zanim wrzucę ten odcinek na YouTube'a, to już się kapnę i sam tam pobiegnę. Także trzymajcie kciuki, żeby mi wyszło tak łatwo jak z demonem kuźni. Bo chyba z tego co pamiętam, to jeszcze dwóch bossów zostało, nie? Taki samurajski ziomek zajebisty, którego na pewno wezmę miecz i zbroję. I właśnie ten Fum śmieszny. Z którego też swoją drogą zajebisty mieczyk jest pod chyba Strange'a czy Dexa, czy tam to i to, nie pamiętam. No. Ale wszelkie takie ogólne rady, mile widziane, czy to komentarze, czy to opinia pod spodem, pod filmem. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozytywnie, trzymajcie się.